Już po raz czwarty w Ełku zorganizowano jarmark świąteczny. Podobnie jak w latach poprzednich, wystawcy przygotowali przedmioty specjalnie na święta. Asortyment na stoiskach znacząco odbiegał od tych z marketów, gdzie ozdoby robione są seryjnie. Tu każda dekoracja była niepowtarzalna. Jest to okazja, aby pokazać dzieciom rękodzieła, to, że ozdoby można wykonać samemu, a nie tylko kupić w sklepie, w markecie czy gdzieś, ale warto wysilić się i żeby zrobić coś pięknego. Inwencją twórczą wykazali się nauczyciele i uczniowie szkół. Okazuje się bowiem, że do wykonania dekoracji świątecznych można wykorzystać nawet artykuły spożywcze. Przykład: stroiki wykonane z pomalowanego makaronu. Głównie nauczycielki z naszej szkoły są na tyle pomysłowe, że wykonały te szopki, te choineczki z makaronu, z pomocą uczniów na pewno, ale głównie inicjatywa nauczycielek, zwłaszcza pracownic świetlicy naszej szkole podstawowej. Numer 2. Na stoiskach było w czym wybierać, ale ełczanie nie dopisali. Jednak ci, którzy przyszli, poczuli atmosferę przedświąteczną. Wydaje mi się, że coraz bliżej do świąt i klimat jest coraz lepszy. Dzisiaj jest wspaniały. Wystrój, wszystko, Mikołaje dla dzieci. Z wnuczkiem przyszłam. W takim dniu nie mogło zabraknąć postaci wyjątkowych, bez których święta, zwłaszcza dla dzieci, nie miałyby elementu oczekiwania na prezenty. Pomocnice świętego Mikołaja pomagały w rozdawaniu prezentów, a przy okazji wesoło spędziły czas. Jest to dla mnie forma zabawy, ponieważ ludzi, których nie znam, mogą poznać, no, spotkać się z nimi przede wszystkim. Ale tak naprawdę to Mikołaj był najważniejszy. Uczniów przebranych w czerwony płaszcz i z siwą brodą dzieci odbierały bardzo poważnie. Nie brakowało konkretnych próśb. Dzieci traktowały mnie jak prawdziwego Mikołaja i prosiły bardzo o różnorakie prezenty, na przykład o rower, czy na przykład o pieska. Odpowiadałem, że postaram się załatwić i pogadam z elfami. Dzieci mają nadzieję, że Mikołaj wysłuchał ich próśb i że spełni je już wkrótce.